przechodzimy do punktu czwartego. Informacje burmistrza miasta o działalności w okresie międzysesyjnym. Mam prośbę do pani burmistrz w tym punkcie, aby w tym punkcie skoncentrować się głównie na realizacji uchwał podjętych przez Radę. Natomiast inne informacje, które chce pani przekazać radnej i publiczności, przejść do punktu wolne wnioski i informacje. Dziękuję. Na przykład informacje o zbliżających się imprezach przekazuję w komunikatach i tak też będę czynić. A będzie co przekazać, bo przed nami drugi weekend Święto Bożego Ciała i Dni Giżycka, Eurosabat i różne wydarzenia ciekawe. Proszę Państwa, już w okresie międzysesyjnym uruchomione zostało programy sportowe. W tym tygodniu pierwsi klienci już się pojawili w biurze paszportowym. Było ich bardzo dużo, już z samego rana czekali pierwszego dnia. W tej chwili biuro jest czynne dwa dni w tygodniu i można jedynie, są tu przyjmowane wnioski, natomiast wydawanie odbywa się jeszcze tradycyjnie, czyli w Ełku albo w Olsztynie. Tym niemniej według informacji z Urzędu Wojewódzkiego będziemy dążyć do tego, żeby było to biuro, w którym są nie tylko przyjmowane, ale również wydawane są paszporty. Myślę, że to duże udogodnienie dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Proszę Państwa, także ogłosiliśmy po raz drugi konkursy grantowe. Konkursy grantowe w następujących działach. Ochrona zdrowia na 20 tysięcy złotych, opieka społeczna 25 tysięcy 500 złotych i kultura fizyczna 18 tysięcy 400. Takie kwoty są do dyspozycji jeszcze dla organizacji pozarządowych. Będę też prosiła media o rozpropagowanie tej informacji, ponieważ chcielibyśmy jak najszybciej te konkursy zakończyć, tak żeby jeszcze organizacje mogły się w czymś wykazać do końca roku. Tym niemniej muszę jeszcze dodać, że na kulturę nie ma pieniędzy, ponieważ wszystko zostało rozdysponowane w pierwszym etapie. Jeśli jesteśmy już przy kulturze i sporcie, to muszę powiedzieć, że zakończyło się przyjmowanie wniosków o nagrody burmistrza. Do 30 kwietnia te wnioski przyjmowaliśmy. O ile w dziedzinie kultury wniosków jest bardzo mało, minimum, nigdy tyle nie było, to w sporcie odwrotnie. Ponad 100 kandydatów do nagrody. A zatem tendencja odwrotna jak w grantach, bo w grantach rozdysponowaliśmy szybko kwestie kulturalne, a zostały nam pieniądze w sporcie. Proszę Państwa, zdecydowanie chcę ogłosić, że już ostatecznie zdecydowałam o terenie pod budownictwo socjalne w naszym mieście, które zamierzamy w tym roku wybudować. Jest już wybrany teren i tam będziemy realizować to zadanie. Nie odwołalnie. Jest to teren obok PEWiKu. Nie jest znany pewnie. Tym niemniej mamy tam taki teren miejski uzbrojony i będzie można tam takie przedsięwzięcie zrealizować, a potrzeby w tej dziedzinie są duże. Następnie wiadomość dobra i zła. Zła dlatego, że nie dostaliśmy tyle, ile byśmy sobie życzyli, ile marzyliśmy, a dobra, że dostaliśmy pieniądze na dofinansowanie budowy hali sportowej przy zespole szkół numer 1. No, liczyliśmy na 990 tysięcy złotych. Dostaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego od pana marszałka, że otrzymamy 850 tysięcy. I tak jest to kwota znacząca, więc uważam, że powinniśmy się cieszyć, że taka kwota do budżetu nam wpłynie.
też, że budowa sali sportowej przy szkole numer 3 idzie dobrym tokiem. Wprawdzie tam przedsiębiorca chciał przedłużenia znacznego terminu, my trochę mniej czasu daliśmy, mniej więcej do połowy lipca ta budowa powinna się zakończyć. Oczywiście będą tam jeszcze wykończenia, tam w ogóle będzie bardzo dużo robót wokół trójki. Mam nadzieję, że ze wszystkim te firmy, które wygrały przetargi, uporają się, ponieważ będzie do zrobienia droga dojazdowa do samej szkoły od strony wiejskiej. Będzie budowana ulica ulica szkolnej. Mamy nadzieję, że ona jesienią już może nawet będzie gotowa. I parking od strony ulicy szkolnej, tak żeby można było do hali dojechać i zostawić samochód. Dalej ważna informacja. W tej chwili jest wyłożony plan dotyczący terenu pomiędzy ulicą Kolejową i Warszawską od 12 maja, a 20 maja zapraszam wszystkich na debatę o godzinie 16. Dotyczy debata tego właśnie planu. Następna informacja też dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego, wyczekiwana przez wszystkich Wyspa Giżycka. Wreszcie dzisiaj zlądowała do urzędu. Wykładamy plan 26 maja na debatę zapraszam 3 czerwca o 16. Czyli 20 maja pierwsza debata i 3 czerwca druga, godziny te same 16. Teraz proszę Państwa informacja dotycząca bezrobocia. Bezrobocie w gminie miejskiej Giżycko to jest stan na 31 marca, ale to na razie się niewiele zmienia. Myślę, że może w sezonie letnim będzie trochę inaczej, ale na 31 marca było ogółem 1897 bezrobotnych w Giżycku, z czego 1030 to kobiety. Znacząco nam spadło to bezrobocie. Dzisiaj już ten problem właściwie mało istnieje, dlatego że bardziej mamy dzisiaj rynek pracowników niż pracodawców. To pracownicy dyktują warunki w wielu firmach. Po prostu mamy trudności, jeśli chodzi szczególnie o firmy budowlane myślę. Ale mam tu taki ranking bezrobocia ze względu na miejsce zamieszkania. I to jest, myślę, że ciekawostka. Jak ktoś będzie zainteresowany, to proszę bardzo do wglądu. Powiem, że najwięcej bezrobotnych mieszka na ulicy Królowej Jadwigi w Giżycku. A wśród jeszcze takich ulic z największą liczbą bezrobotnych jest Nowowiejska, Daszyńskiego, Konarskiego, Olsztyńska, Kościuszki. Nie ma takiej ulicy. Natomiast wśród najmniej